Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. Znowu jak gdyby na tym kanale nie było dawno vloga, no ale dzisiaj sobie właśnie takowego nagramy. I co, przyszłam, aha, jest w ogóle, co jest dzisiaj, środa? Jest środa, godzina jest przed 11:00. My się szykujemy, żeby wyjść sobie na spacer, dlatego że to jest ten okres, kiedy jest przepiękna, przepiękna jesień. Jest pięknie, ciepło, słonecznie, około 18 do 20 stopni. Także super pogoda dzisiaj. Zresztą jak od kilku dni ostatnio nałożyłam ten podkład rozświetlający z Recibo. Na usta taki balsam. Czeszę włosy. I możemy iść, Adam jest już ubrany. Czeka na mnie właściwie, bo ja nie wiedziałam jak się ubrać, wiecie, żeby nie było mi za gorąco. Bo nie lubię z Alanem, wiecie, jak łażę, to często jest mi po prostu za gorąco. Dobra, teraz przeczeszemy sobie włosy. Teraz jak mam te krótkie włosy, one mi się dużo szybciej przytłuszczają. Dużo szybciej mi się przytłuszczają, no na pewno dlatego, że je po prostu częściej dotykam, bo jak miałam długie włosy, to potrafiłam je związać w kitkę i czasami jak kitka się dobrze trzymała, to ją nosiłam z 2-3 dni, to wtedy wiecie, włosy w ogóle nie dotykałam ich praktycznie, tak? A te jednak cały czas trzeba czesać, no i poprawiać paluchami, tak? Co tu się stało? Poprawiać paluchami i tak dalej i mi się o wiele szybciej przytłuszczają, ale już w poprzednim vlogu nie powiedziałam Wam o tym, że ja już doczepiłam tutaj te taśmy. Zapomniałam Wam o tym właśnie powiedzieć. Widzicie, ta jedna taśma, z reguły tego nie widać, jak może o tym mówię, to wtedy to widać. Ona jest troszeczkę tak ścięta dziwnie, ale generalnie mi się to dobrze całkiem układa tak tutaj z boku. Przydałoby się może jeszcze więcej, ale z drugiej strony tutaj za blisko też tych taśm dać bym nie mogła, bo by były niewidoczne. I powiem szczerze, że no może i tutaj wygląda to troszeczkę lepiej, ale ja już jestem odzwyczajona od noszenia czegokolwiek tutaj. Tutaj gdzie one są? Tutaj gdzieś tak bardziej oczywiście z tyłu. I denerwuje mnie, że mam coś takiego we włosach, także nie wiem jak długo je przytrzymam. Wiecie, taśmy są taką formą właśnie najlepszą, dlatego że możecie to sobie zrobić same w domu. Nie potrzebujecie żadnej zgrzewarki, żeby na ringi. Nie potrzebujecie na kreatynę. Na ringi no to też raczej ktoś, bo gdzieś tam z tyłu czy coś. Chociaż już prędzej same, ale ja nie polecam ringów. Mi ringi strasznie pocięły włosy, także ja już nigdy ringów nie. No i tak. Strój. Na tą pogodę po prostu czarna taka bluzko-bluza, czarne leginsy i taka po prostu siwa narzuta. W sensie, że wiecie, ja trochę jak mam tutaj brzuch, to nie lubię tak o wychodzić po prostu bez niczego. Lubię mieć coś, co by mogło ten brzuch trochę po prostu przykryć. No, włosy co chwilę, widzicie, się poprawią przy takiej fryzurze, a to żeby właśnie je troszeczkę bardziej unieść i tak dalej, i tak dalej. Alanek właśnie sobie siedzi tutaj. Przyniósł walizkę, bo szedł do pracy, ale złapała go bajka. O, co się stało? No dobra, to co, idziemy synek na ten spacer? Dlaczego? Co oglądasz? Myszkę Miki oglądasz? No ale mówiłeś, że chcesz iść na spacer. To kiedy pójdziemy na ten spacer? Co? Proszę pana, to kiedy pójdziemy na ten spacer? No dobra, ale to kiedy pójdziemy na spacer? Jutro. Aha. Pójdziemy jak się skończy bajka, tak? No dobrze. Jaka piękna pogoda na dworze. Aż chce się iść właśnie o tam, gdzie są
te drzewa połazić. Słuchajcie, a propos, tak mi się przypomniało teraz, bo dostałam właśnie powiadomienie, że mam do odbioru paczkę. Wybrałam odbiór w punkcie i było to, wiecie, obok mnie, dosłownie kilka numerów dalej taki punkt. Ja nie wiedziałam, gdzie znajduje się ten punkt. Teraz widzę, że w Żabce. Ale powiem wam tak, zamówiłam te rozświetlacze z Natury Drogerii, czyli to było chyba 10. Dzisiaj mamy 17. I ono, jak przyszedł mi status wysłane, no tak mi nie przyszło nic więcej, że nie wiem, że dostarczono, czeka na odbiór. I tak się zastanawiam, czy nie wiem, czy nie jechać i się zapytać, bo to jednak 7, chociaż nie, no 7 dni temu złożyłam zamówienie, ale status wysłane przyszedł mi, no kilka dni tam później, że zostało wysłane. I tak się właśnie, kurde, zastanawiam, czy to zamówienie wysłane i czy jeszcze nie dotarło, bo to już naprawdę długo, długo. Sądziłam, że tak długo się czeka tam na zamówienia. Chodzi mi o zamówienie, które złożyłam z odbiorem w sklepie po prostu, bo taka była przesyłka za darmo, że właśnie odbiór osobisty w sklepie. A zamówiłam sobie dzisiaj, znaczy dzisiaj jakiś czas temu, gąbkę Ibra Cosmetics chyba, nie wiem, na Kokicie. I to jest, słuchajcie, gąbka tak stosunkowo niedroga, dlatego że z wysyłką wyszła mi ona 23 zł. To jest naprawdę niedużo, dlatego że sama gąbka chyba kosztowała tam 18 zł i przesyłka właśnie do punktu najtańsza była 6 zł. A właśnie będziemy szli i tak do tej Żabki, teraz jak będziemy szli na spacer, także fajnie wiedzieć, że tam jest u mnie tutaj teraz punkt odbioru w tej właśnie mojej Żabce. No, bo tak jak widzieliście, Vibo absolutnie mi się nie sprawdziło. Ciągle zapomniałam, jak to się nazywa, te gąbki, a Blended, które używałam. Lubiałam je naprawdę, miałam je łącznie 4. Pierwsza mi się super sprawdziła, wcale mi się tak jakoś nie rozpadała przy myciu, już któryś tam raz, nie rozpadała mi się tak. Później kolejną, którą kupiłam, właśnie bardzo mi się rozpadała. No i stwierdziłam, no dobra, może taki jakiś felerny miałam model. Potem zamówiłam 2 gąbki. Jedna jest dla mnie, druga jest dla klientek. I ta, słuchajcie, moja się już też rozpadła, ale mało tego, ta dla klientek. Ja siebie maluję jednak częściej niż są u mnie klientki. I ona też już mi się zaczyna po prostu rozpadać. Co takie, to jest bardzo dziwne, naprawdę, powiem wam szczerze. No i teraz tak, wiem, że Boho Beauty... Słyszałam, nie wiem ile w tym jest, wiecie, prawdy, że są właśnie takie świetne, ale jedna z dziewczyn, które ja obserwuję i której opiniami bardzo się kieruję, czyli Ewelina Zych, wspaniała makijażystka, jeżeli jej jeszcze nigdzie nie obserwujecie, to koniecznie, no po prostu tak zdolna dziewczyna, super. Marzę oczywiście o tym, żeby kiedyś wybrać się do niej na szkolenie. Niestety ogólnie wszystkie takie dziewczyny, które bardzo sobie cenię, jeżeli chodzi o makijaż, czyli Kai Ola, właśnie Ewelina, jeszcze jest Kalina, są bardzo daleko. Wszyscy to jest praktycznie Śląsk, czyli to jest kompletnie drugi koniec Polski. No i wiecie, nie oszukujmy się, dochodzą do tego dość duże koszty dojazdu w takie miejsca. Ale kiedyś na pewno się zbiorę i po prostu chyba zaliczę wszystkie po kolei. Tak będzie chyba najlepiej, że jak gdyby, bo oni gdzieś tam są wszyscy niedaleko gdzieś tam siebie. Rzeszów, Brzeg, coś tam. Że po prostu umówię się chyba po kolei, tam pojadę po prostu na tydzień i zaliczę wszystkie szkolenia, żeby nie jeździć tam 100 razy. Jeszcze jedna przewspaniała Iryna jest z Gdańska, to jest jak gdyby najbliżej mnie i to pewnie szkolenie będzie moim kolejnym szkoleniem, z tym, że ma ona dość dalekie terminy, a powiem wam szczerze, że jak ja pisałam do niej z miesiąc temu, to ona miała na marzec. Ciężko jest mi coś zaplanować na marzec właśnie. Czekajcie, bo dostałam wiadomość. Aha, no dobra. Buciki wysyłała mi dziewczynie i napisała, że doszły. No. I to tak właśnie, jeżeli chodzi o szkolenie. Nie mam tutaj nikogo bliżej. No, Gdańsk jest jak gdyby najbliżej. Mama, mama. No, słucham, kochanie. Wow. Cześć, mama. Mama tu jest? A Jarek. I Alanek. A co mówimy rano, jak wstajemy? Dzień dobry, kocham cię. Nie, tak, kocham cię. Ja ciebie też.
Już skończyłeś oglądać? Możemy iść na spacer? Jeszcze się nie skończyła. Jeszcze chwilkę. No także to tyle, jeżeli chodzi o moje guru makijażowe, z którymi muszę się spotkać, bo to nie będę ja, jak tego w końcu nie uczynię, także muszę się zebrać, umówić jakoś tak, żeby pojechać na tydzień gdzieś tam na Śląsk, w tamte okolice, wyszkolić i wrócić. Założyłeś buty? Dobra. Teraz możemy iść. Nie możemy iść, tylko to miałaś. To zapomniałam? A po co mi? To ja już założyłam buty tym. Drugi też już założyłam. Dobra. Lecimy. No i zamówienie już odebrane. Alanek chciał sobie usiąść i zjeść swoje chrupeczki, duszki. I tak sobie siedzimy i piknikujemy. Gąbeczka czarna, bo chyba ona jeszcze występuje różowa. Ja akurat mam czarną, także zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Co masz? Jupka? Jupka? No. Piękna, piękna pogoda. Pomachaj, pa pa! Pa pa! Może przy okazji, że tutaj siedzimy, powiemy wam, co mamy na sobie. Najpierw Alanek. Czapka już trochę czasu ma z AliExpress. Tada! Nie, gorąco! Już jest ci gorąco, ale cię chociaż słoneczko nie razi, jak masz daszek. Bluza jest z H&M-u, spodnie są, znaczy spodnie, leggings z Zary na te moje chude witki. No i buciki z Deichmanna. Ja mam na sobie, okulary są skoralowe, taka bluzo-bluzka, dlatego że ma krój bluzy, ale jest cienka jak bluzka. Jest z Angeli, tego butiku online. Ta narzuta jest ze sklepu albo Romuj, albo Shein. Leginsy, mam po prostu takie czarne leginsy, są z Sinsay, a buty, a nie wiem, czy widziałyście buty. Buty mam, słuchajcie, stare, też chyba z zeszłego roku, są z CCC. Co ty masz, Alanek? Alanku, co ty masz? Patyki. Patyki? Ale co przed chwilą mówiłeś, że co to jest? Że jesteś łosiem? I co masz? I masz rogi, że to są twoje rogi. A teraz grasz? Szczapka brudna. No pięknie grasz. Uwielbiamy spacery w takich miejscach. Zaśpiewasz jakąś piosenkę? No to zaśpiewaj, jaką? To nie jest piosenka, to jest melodia. A piosenka Daddy Finger? Nie. A jaka? Nie chcę śpiewać piosenki. Nie chcesz śpiewać? A no more monkey jumping on the bed? Nie. Nie? Szkoda, byście posłuchali, jak Alanek śpiewa. On uwielbia śpiewać właśnie.
po angielsku dużo piosenek śpiewa, bardzo dużo nawet. Ale jest tutaj dużo liści, nie? Zobacz, jak tu jest dużo. Ale dużo liści. Super. Słuchajcie, idę pod słońce. Znaczy kameruję pod słońce, ja idę dobrze. I może troszeczkę gorzej mnie być widać, ale jest obłędnie. Po prostu jak tu nie kochać tak pięknej, złotej polskiej jesieni. Niech taka jesień będzie zawsze i przez cały okres trwania jesieni. Chociaż w piątek ma się u nas pogoda troszeczkę popsuć. Niestety szkoda, bo jest przepięknie i słonecznie i w ogóle nie chce się wracać do domu. Naprawdę w takich sytuacjach to domek z ogródkiem i cały dzień na ogródku. Rewelacja, czego chcieć więcej. Wszyscy szczęśliwi. Mama szczęśliwa, bo by sobie usiadła na właśnie... nie na tarasie, tylko no na podwórku. Wypiła kawę, młody by sobie polatał, także... Naprawdę jestem aż tak ciemna tutaj. Tu widać troszeczkę mnie lepiej. Pięknie. Ptaszki, w ogóle cały czas też ptaszki śpiewają. Jest tak pięknie, jak tutaj w ogóle idę, tutaj są takie, wiecie, domki w cegłach, w jasnej takiej cegle wszystkie, tak w szeregu. I tak sobie przypomniałam, jak właśnie w październiku roku 2009, czyli 9 lat temu, pojechałam do Anglii. I była też taka bardzo piękna pogoda i chyba dlatego od razu pokochałam Anglię, bo ja tam się bardzo dobrze czułam, w sensie psychicznym, bo fizycznym no to niestety, ale w sensie psychicznym bardzo dobrze, jak gdyby odebrałam tamten kraj, tamto miejsce i ja się tam dobrze właśnie mega czułam i bardzo często wam o tym wspominam, że tęsknię do tamtych czasów, do tamtych chwil, do tamtych ludzi. Gdzie, kochanie? Nie tam to było. Nie wiem, nie widziałam, co to było. Patyk? Większy patyk? My mamy ogólnie, w sensie Alanek ma cały czas fazy na patyki. On wszędzie zbiera patyki. No i tak właśnie dobrze mi się kojarzy Anglia właśnie z tamtym okresem. I teraz jak jest też tutaj tak pięknie słonecznie, to naprawdę wszystkie wspomnienia wróciły. No chodź. Chodź dalej, chodź dalej. Dostałam kwiatki od mojego synka. Zostaw, to są jakieś te, Alanek. O chuj, nie chodź, bo potem się depczę. Jakieś to są owoce, nie wiem co to jest. Dobra, my się kierujemy już w kierunku domu. Mam też słabą baterię już. Także muszę ją w domu podładować, żeby dalej dla was nagrywać. Jeszcze nie mamy dzisiaj żadnych planów jak gdyby na późniejszą część dnia. No ale na pewno trzeba wyjść po prostu z domu, tak? Bo trzeba korzystać, wszędzie właśnie mówią, żeby korzystać z tej pogody. Here I am. Tak, trzeba korzystać właśnie z tej pięknej pogody. Także pozdrawiamy z bardzo słonecznego i ciepłego Koszalina. My jesteśmy już w domu. Jest już godzina w sumie 14:05.
I byliśmy w domu przed pierwszą, próbowałam jeszcze Alana położyć spać, ale no niestety, no nie chciał iść spać i wczoraj też nie spał w dzień, także jemu się ogólnie coraz częściej zdarza to, że nie każdego dnia śpi w dzień i to nawet jak już się budzi o 8, to i tak, no tyle, że wtedy idzie szybko spać na noc, bo idzie spać o 20, szybko zasypia, tak, i do tej 8, czasami w pół do 9, czasami 9, śpi, zależy jaką ma noc, jeżeli coś tam w nocy mu się śni, że się przybudzi, no to wtedy śpi z rana troszeczkę dłużej. Ale tak, teraz Alanek zjadł już zupkę, bo mamy dzisiaj na obiad z wczoraj już zupę pomidorową i będę do tego tylko robiła osmażę naleśniki i będę je zapiekała potem w piekarniku z parówką w środku, serem, może ja sobie włożę jeszcze trochę pieczarek, cebulę, bo mój Adrian nie lubi pieczarek. Dlatego tylko sobie włożę może z pieczarkami. No, także to tyle, słuchajcie, na chwilę obecną. Zobaczymy, co będziemy dalej robić. Przed chwilą sobie dopiero podrównałam te włosy, bo ja je, jak je przykleiłam sobie, to początkowo one, ja je tak nie ścinałam razem, tylko jak gdyby po kolei doklejałam taśmę, cięłam, doklejałam taśmę, cięłam i dopiero tak właśnie chciałam je trochę ponosić, żeby one się ułożyły już z moimi włosami i dopiero teraz właśnie je wszystkie ze sobą jak gdyby tak wyrównałam. No także wiadomo, tu by się przydało jeszcze jedna po prostu taśma tak naprawdę, ale nie wiem, czy bym wytrzymała tutaj te, tu bliżej też by się przydała, ale byłoby ją po prostu widać później. Słuchajcie, jest już po godzinie 16. My już jesteśmy po obiedzie, Adrian też jest już w domu. Pokażę wam, chociaż pewnie widziałyście nieraz, jak wyglądają te paróweczki w naleśnikach, po prostu tako zapiekane. Słuchajcie, przez cały ten czas jeszcze nie naładowałam baterii w aparacie. A teraz już wychodzimy, jedziemy gdzieś sobie pochodzić, gdzieś nad jezioro, gdzieś nad wodę, po prostu jeszcze pospacerować. No i musimy zajechać kupić jakieś takie prezenty, dlatego że teraz w weekend wybieramy się na podwójne urodziny. No i no, dzisiaj chyba zajedziemy już kupić jakieś właśnie upominki. No i później będziemy wracać do domu. Nie wiem właściwie, czy brać tą kamerę. Może ją po prostu wezmę, zobaczymy, jak mi się rozładuje. To się rozładuje. Co ja tu mam? Takie czerwone? To później. Tak w ogóle już też muszę zrobić sobie paznokcie, bo już mam odrosty. Już w sumie 2 tygodnie je mam. Paznokcie, także już czas najwyższy na nowe albo na uzupełnienie po prostu, chociaż ja szczerze nie przypadam za uzupełnieniem, wolę robić takie od podstawy paznokcie, ale ostatnio w ogóle nie mam weny na to, żeby je robić, jakie mam je po prostu robić, kompletnie nie mam właśnie na to weny, także coś trzeba będzie pomyśleć, jeszcze jak gdyby nie chce mi się do końca robić jakichś takich ciemnych i tak, dlatego tak. Tafla jedna wielka. Jesteśmy, słuchajcie, dojechaliśmy. Miejsce, gdzie teraz się znajdujemy, jest to jezioro czarne, dlatego tak bardzo wam pokazywałam, jakie ono jest czarne. Jest naprawdę czarne. To jest jezioro takie lecznicze, borowinowe. Jestem tu pierwszy raz. Mój Adrian w sumie też, a mieszkamy całkiem tutaj niedaleko. Trochę takie, widzicie, ławki już spróchniały, nie wiadomo, czy można siadać. I myśleliśmy, że będziemy mogli przejść dookoła tego jeziora. Ale nie ma tutaj chyba takiej drogi dookoła. Teraz już zaczęła mi bateria pikać, że jest słabo, także leciała mi mucha pod okulary. Także nie będę już chyba dalej nic nagrywała, po prostu odezwę się w domu, jak podładuję
baterie. Wszędzie pięknie, po prostu nagrywanie w takim świetle jest czystą przyjemnością, bo wszystko wygląda bardzo dobrze. To do później. Słuchajcie, szłam sobie, szłam i pod drzewkiem znalazłam tyle maślaków w Ala na czapce, bo oczywiście nawet nie mam gdzie ich włożyć. Także my ogólnie nie jemy grzybów. Adrian nie lubi, Alanowi nie daje, a sama też tak jakoś, no może troszeczkę tam lubię. Dlatego dzisiaj jadą jeszcze do moich rodziców właśnie grzybki. Tu jeszcze jakieś są, ale to są takie te pospolite leśne, chyba tak się nazywają. Przynajmniej ja takie nazywam. No, także taki... Ogólnie ja nie chodzę na grzyby, nie przepadam za tym zajęciem. Ale same się trafiły. To będą jajecznice. Pod kolejnym drzewkiem znalazłam kolejną turę grzybków. Także teraz aż taki pełny kapelusz grzybów. No i słuchajcie, jestem już w domu. Jest godzina za 10:09. Bateria mi się teraz naładowała, dlatego się do Was odzywam. Powiem Wam tylko, że jak wracaliśmy z tego jeziora borowinowego, to dostałam maila właśnie od natury, że jest już, czeka na odbiór, na mnie moje zamówienie, także od razu zajechałam tam i odebrałam w końcu moje 3 przepiękne rozświetlacze Sensik. Ja mam jakąś obsesję na punkcie rozświetlaczy, naprawdę. Nie, co ja piszę. Wiecie co, bo jestem na Allegro i chciałabym Wam pokazać fotele. Zastanawiam się nad, nie wiem, który po prostu wybrać, tak? Nie wiem. Bardzo podobają mi się takie białe. Ale eko skóra i jeszcze biały. O, tutaj to prawie nic nie widać. Pokażę Wam tak. O, widzicie? Coś takiego. Na takich właśnie nogach. Ale znowu biały, no to tak trochę słabo. No to srebrny taki. Jeszcze srebrny, mówię Boże. Szary. O, też jest taki. No i się zastanawiam, czy zamówić sobie taki, tylko że właśnie z ekoskóry. Czy mam tutaj... obserwuję sobie... Nie, czy nawet już do koszyka dodałam. Taki z weluru. On jest 100 droższy. No i tutaj też oczywiście on byłby na tych nogach potrójnych, nie na kółkach. O, tylko na tych nogach po prostu. Czy taki? No i siedzę właśnie i się zastanawiam. Bo chciałabym już go sobie właściwie zamówić. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Jest już północ. Ja już się przygotowałam do snu. Idę się położyć spać. Robiłam Wam ankietę na Instagramie właśnie na temat tego, czy powinnam kupić to z tworzywa. Ekoskóra czy z weluru. I wiecie co? Ogólnie większość była za welurem. I ja też początkowo byłam za welurem, dlatego że ekoskóra może pękać. Jest chłodna, taka mniej przyjemna do siadania. Na welur właśnie jest bardziej wytrzymałym materiałem, milszym, przyjemniejszym, ale w sytuacji, kiedy będzie tam, wiecie, to nie jest tylko fotel do siedzenia, tylko też do mojej pracy. Ja będę na nim malowała klientki, sama się będę na nim malowała. No i nie ukrywam, że wiecie, że jest krzesło, na którym obecnie pracuję, również zdarza mi się zabrudzić. A z takiej ekoskóry jednak łatwiej jest cokolwiek zetrzeć niż z takiego weluru. Trzeba by byłoby to co chwilę zapierać. Mogłyby się tworzyć później takie jakieś, wiecie, plamy. Dlatego stwierdziłam, że chyba jednak pójdę w ekoskórę. Ekoskóry są różne. Spotkałam się już z ekoskórą, która się po prostu wiruje po 2-3 latach. Ja mam na przykład krzesła przy stole z ekoskóry. No i z nimi się może gdzieś tam... W jednym z krzeseł jest jakieś takie małe zadrapanie, ale tak poza tym nic się z nimi nie dzieje i ekoskóra pewnie są też lepsze i gorsze rodzaje. Nie mogę strzelać, na który ja akurat trafię, ale no też takie krzesło nie będzie może aż tyle używane,
Nie wiem, no zobaczymy. I chyba zdecydowałam się właśnie na to krzesło z tej ekoskóry. Także to tyle na dzisiaj. Chyba tego, wydaje mi się, że w ogóle dość mam sporo materiału. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wszystko skleję, czy będzie tego dużo. Dziękuję, że byłyście ze mną. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło.